Raciborska uczelnia zorganizowała wczoraj dni otwarte. Na potencjalnych kandydatów, na studentów czekały ciekawe zajęcia, warsztaty i prezentacje. Z zaproszenia skorzystała młodzież nie tylko z Raciborszczyzny, ale także z powiatów ościennych. Jest ta komunikacja interpersonalna, ona też jest później chyba, prawda? O 12? Od 12 do 13. To jest pedagogiczne działanie, więc możecie z tego też skorzystać. Raciborska PWSZ, podobnie jak inne uczelnie zawodowe, walczy o studentów. Próbuje dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Pewne jest, że w tym roku ruszy nowy kierunek – pielęgniarstwo. To jest dobra wiadomość. To jest wiadomość po przejściu wszystkich możliwych kontroli i akredytacji. Także ze stuprocentową właściwie pewnością mamy możliwość otwarcia nowego kierunku. To jest nowość. Ale też nieustająco zawsze i chętnie polecam kierunki inżynierskie w PWSZ, dlatego że to są bardzo poszukiwane obecnie zawody, bo automatyka, robotyka, ale także architektura z elementami budownictwa to są te kierunki, które gwarantują w jakimś sensie przyszłą pracę i to jest to, co młodzież dzisiaj oczekuje i czego chce od przyszłego zawodu. Nieustająco zawsze w PWSZ-cie dużym zainteresowaniem są obdarzane takie kierunki czy takie instytuty jak neofilologia, czyli języki obce. My tutaj kształcimy w zakresie filologii angielskiej, niemieckiej, ale także słowiańskiej. Do tego tradycje pedagogiczne, czyli kierunki pedagogiczne, ale również i administracja, bezpieczeństwo państwa, czyli krótko mówiąc, dla młodych ludzi oferta jest bardzo szeroka. Najlepszą wizytówką raciborskiej uczelni mają być jej studenci. To oni stanowili główne źródło informacji dla kandydatów. Jak jest na kierunku, jak są nauczyciele, czego się spodziewać? Czy jest ciekawie na pewno, czy będzie spełniał wymagania ten ich wydział? No myślę, że wiedzą, czego chcą, jeżeli idą na architekturę, bo jest to taki dosyć konkretny kierunek. Wydaje mi się, że rynek pracy jest na tyle ogromny, że pracę w zawodzie idzie bardzo łatwo znaleźć, zwłaszcza po takim kierunku, jakim jest automatyka i robotyka. O jaką liczbę nowych studentów powiększy się brać studencka w nowym roku akademickim, tego jeszcze nie wiadomo, ale być może o miejsce trzeba będzie powalczyć. W życie mają wejść zapisy tzw. ustawy Gowinowskiej, zmieniającej dotychczasowy sposób finansowania, który promował masowość, a nie jakość kształcenia. Ten dostęp do uczelni wyższych obecnie będzie trochę bardziej ograniczony niż był dotąd w poprzednich latach, z uwagi na przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia, która jest jakby gwarantem innego dostępu, łatwiejszego dostępu ilości studentów do ilości prowadzących, czyli kadry akademickiej. Stąd niewykluczone, że ten limit będzie niższy niż w ubiegłym roku. Mimo to eksperci prognozują, że nie należy się spodziewać masowych ograniczeń przyjęć studentów, a władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zapewniają, że miejsce znajdzie się niemal dla każdego chętnego.